Dzień dobry Państwu, Paweł Kot przy mikrofonie. Dawno się nie słyszeliśmy. Minęły wakacje, mam nadzieję, że dla wszystkich szczęśliwie, a po wakacjach wracamy z naszym wieczorkiem komentatorskim. Będziemy dzisiaj trochę marudzić i pastwić się nad ostatnią sesją Rady Powiatu, a razem ze mną moi zaproszeni goście, w tym radny powiatowy pan Zbigniew Smułko, witam pana. Arkadiusz Strojek, nasz stały komentator oraz Radosław Grudzień, Watchdog Polska, odpowiedzialny za Radzyń Podlaski. Zaczniemy od materiału poglądowego. Otóż na ostatniej sesji przemówił niejaki radny pan Orłowski, który swym przemówieniem porwał tłumy. Zatrzymajmy się nad tym przez chwileczkę. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Panie Panowie Radni. Ja chciałbym sięgnąć do początku tego problemu. Otóż Pan Grudzień, jak rozumiem, złożył wniosek do Komisji Skargi i Wniosków. I spójrzcie Państwo, jak jeden człowiek może namieszać i wprowadzić chaos wśród nas tutaj Rady. Otóż uważam, że ta działalność pana Grudnia jest zdecydowanie szkodliwa społecznie. Jest to sprawa zdecydowanie polityczna. Spójrzmy państwo, nas poszczególnych radnych wybrało jakieś dużo wyborców. Wielu. A jeden człowiek chciałby powoływać do radnych, bo komuś tak się podoba. Otóż, proszę Państwa, to jest zasadniczy błąd, gdybyśmy my dzisiaj skierowali sprawę do CBA. Nie ma to najmniejszego sensu tego robić. Ja to tylko przypomnę takie zdarzenie, które można porównać właśnie do tej sytuacji. Otóż pewien wójt miał kolegę komendanta i mówi do niego, słuchaj, u nas jest nowa droga, ludzie przez wioskę bardzo szybko jeżdżą, trzeba temu zaradzić. Proszę, żeby jakieś patrole policyjne i ograniczyły te prędkości, żeby było bardziej bezpiecznie. Oczywiście patrol się znalazła na drodze. Za parę dni dzwonię do swojego kolegi. Słuchaj, zabieraj tych swoich policjantów, bo ja nie mogę z podwórka wyjechać. Jest to samo tutaj, w tym momencie, bo każdy z nas, który jest tutaj na sali, po której stronie stołu siedzi, funkcjonuje w jakichś tam stowarzyszeniach, wspólnotach, organizacjach, praca zawodowa, to wszystko się nakłada. I my, ja wiem dobrze, że każdy z nas wie doskonale, że tu nie ma żadnego przekroczenia prawa. Jest normalny, dobry gospodarz zawsze daje zlecenia swoim ludziom, żeby na miejscu zrobili. Tak samo jest tu w sprawie pana radnego Ismonta. Jeżeli on wykonuje na tym terenie, to jest przedsiębiorstwo usług komunalnych. Jak sama nazwa mówi, pełni usługi dla tej ludności, dla tego miasta, dla powiatu. Dlaczego miałby nie wykonywać pracy zleconej przez powiat? No to jest bezsensowne i nielogiczne. Dlatego uważam, że powinniśmy tę uchwałę przegłosować. Powinien pozostać nadal radnym i nie powinno się skierować w ogóle do żadnego CBA. To jest bez sensu. Dziękuję. I tu się chwilę zatrzymamy. Panie Grudzień, no co z tym człowiekiem, co z tym naszym radnym jest nie tak, że go pan tak prześladujesz? Przecież to dobry człowiek. Daje zarobić swoim. O co w ogóle chodzi? W czym jest problem? Ja oczywiście mógłbym się podjąć egzegezy tekstu pana Orłowskiego i poniekąd postaram się troszkę. No, rzeczywiście moja działalność jest szkodliwa. Niewątpliwie. Bo można by sobie tak w gronie partii rządzącej dzielić interesy na nasze, twoje, moje, siostry, szwagra i kupować trzy razy drożej na przykład worki na śmieci, bo ja nie podejmuję się
sprawdzić, czy remont, który wykonał PUK na mieniu powiatowym, czyli w Zarządzie Dróg Powiatowych, był zrobiony za tyle pieniędzy, co trzeba, czy za mniej, czy za więcej, bo ja nie jestem budowlańcem. Nie podejmuję się podjąć również sprawdzenia, czy transport mebli i innych rzeczy został wykonany za mniej lub więcej pieniędzy, bo nie wiem, jakie to były gabaryty, jaki to był tonaż i nawet nie wiem, jaka była odległość. Podejrzewam, że z warsztatów było do ZSP przewiezione, ale to... Natomiast dwie faktury jestem w stanie sprawdzić i tylko dwie z tych 10, które pokazałem. Jest to jedna faktura za zakup koszy 120-litrowych, które PUK sprzedał za 150 zł za sztukę. W sklepie na Ostrowieckiej takie kosze są po 132. I no ja tu nie widzę wielkiej niegospodarności czy przestępstwa wielkiego. No, ktoś sprzedaje za 150, ktoś może za 132. No, tak się stało. Natomiast worki na śmieci, które zostały kupione za złoty 25 groszy za worek, które są po 40 groszy, no to ja nie widzę tutaj powszechnej dostępności usług, na co pan prezes Ejsmont się powołuje, że on świadczy tylko powszechnie dostępne usługi po prostu. Bo on te worki sprzedaje 3 razy drożej. I widzę tutaj jednak pewną albo niegospodarność po stronie pani dyrektor ZSP, albo chęć po prostu skorzystania z tego, że pan Ejsmont jako radny powiatowy ma wpływ na budżet ZSP, na premię pani dyrektor, na różne rzeczy po prostu. Pośredni taki czy inny sposób. Czyli sugerujesz, że tutaj jest jakaś zmowa. Albo może być. Skoro koszt, znaczy worki są kupowane 3 razy drożej, to znaczy, że gdzieś te środki są przekierowywane, tak? Chodzi o... Nie sugeruję, tylko mówię, że pan Ejsmont powołuje się, że on nic złego nie zrobił, bo on dostarcza usług po cenach rynkowych. Ale może zapomniał dodać wolnorynkowych. Bo na wolnym rynku ceny są bardzo różne. Ceny są różne, także no... Ja uważam, że jeżeli ktoś wykonuje działalność na mieniu powiatu, to naprawdę moglibyśmy ten temat, tak jak powiedział pan Terlecki w Sejmie, który proponował opozycji przegłosowanie podwyżek dla posłów. No i większość się zgodziła. Tak. Podwyżki ciach, potem mordobicie medialne przez tydzień wytrzymamy i zostanie. I tutaj byłoby dokładnie tak samo. Odwołalibyśmy pana Ejsmonta, czy tam pana Mazurka te. Mhm. Ludzie by się z nich tydzień pośmieli. Na ich miejsce weszliby kolejni kandydaci PiSu, więc nic by się nie zmieniło w Radzie Powiatu. A tak będziemy się bawić teraz, chodzić po wojewodach, chodzić po sądach. To potrwa parę ładnych lat, ale skoro wybrali taką drogę. Więc powiedz mi, o co chodzi w tej twojej całej działalności? Bo nawet jeżeli tych dwóch radnych zostałoby odwołanych, to w składzie drużyny PiSu nic by się nie zmieniło. A więc nadal co chcieli, to by robili, bo mieliby większość, mają większość. Bo jeżeli miałbym się odwoływać do jakiegoś uzasadnienia ideowego, to miałbym wrażenie, że tobie po prostu chodzi o prawdę. No ja chciałbym, żeby oni oczywiście sobie swoje interesy robili takie, jakie chcą, żeby mieszkańcy korzystali z tego, z tych usług PUK-u, czy tam Stowarzyszenia Podróżnik świadczonych na rzecz mieszkańców. Tylko żeby to było zgodnie z prawem, a nie z przekroczeniem przepisów antykorupcyjnych. Okay. Antykorupcyjny. Bo tutaj zauważyłem, że niektórzy radni, a po raz pierwszy w życiu obejrzałem całą relację z sesji Rady Powiatu, niektórzy radni wzbraniają się przed taką instytucją, jaką jest CBA. Tak jakby to oznaczało dla nich pewną skazę na honorze, to, że CBA w ogóle się zajmuje jakimikolwiek sprawami związanymi z działalnością Rady Powiatu, czy może boją się tego, że przy okazji wyszłoby coś jeszcze? Nie, myślę, że to jest negatywne konotacje dotyczące zajmowania się służbą CBA. Szczególnie, że mieliśmy przykłady z naszego podwórka. Pan marszałek Sosnowski w poprzedniej kadencji Sejmiku Wojewódzkiego, jeszcze wtedy był wicemarszałkiem, został przez CBA, no powiedzmy, złapany za rękę, że był w zarządzie bodajże Stowarzyszenia Ekotucz, zajmującego się jakimś tam, nie wiem, hodowlą świń rasy puławskiej, czy coś takiego. Mm-hmm. I okazało się, że on równocześnie, będąc wicemarszałkiem, nie może być w zarządzie stowarzyszenia, które prowadzi działalność gospodarczą. I CBA złożyło wniosek o jego odwołanie. On został odwołany, po 10 minutach został powołany z powrotem na swoje stanowisko, bo to jest stanowisko wicemarszałka po drogę powołaniu. Mm-hmm. Tak samo było z wicestarostą w Parczewie w poprzedniej kadencji. Również była taka sama sytuacja. On był w zarządzie stowarzyszenia, które
miało między innymi parking i pobierało opłaty parkingowe i była to działalność gospodarcza, tak jak Stowarzyszenie Podróżnik pobiera pieniądze za reklamy na przykład. I CBA po prostu również tego starostę, wicestarostę w Parczewie skutecznie odwołało i po 10 minutach wrócił na swoje stanowisko. Bo takie są przepisy. Wypisał się z tego stowarzyszenia, z zarządu tego stowarzyszenia. Mhm. Pan marszałek również wypisał się z tego zarządu stowarzyszenia i zgodnie z prawem został powołany z powrotem. Okej, okay, ale chodziło mi jeszcze, zadając pytanie, nawiązując do wystąpienia pana Orłowskiego, chciałbym, żebyś wyjaśnił każdemu, kto będzie słuchał tej audycji, a kto nie jest prawnikiem, kogo w ogóle nie interesuje działalność Rady Powiatu, na czym polegał problem pana Orłowskiego z tym, kiedy mówił, że dobry gospodarz daje zarobić swoim w kontekście sprawowania przez pana Eismonta mandatu radnego oraz zajmowania stanowiska prezesa PUK-u. No właśnie przepisy ustawy o samorządzie, artykuł 25 ustawy o samorządzie powiatowym, artykuł 24 ustawy o samorządzie gminnym mówi wprost, że nie wolno, będąc radnym danej jednostki samorządowej, na mieniu tej jednostki prowadzić działalności gospodarczej. Nie chodzi tu o jeżdżenie samochodem po drogach powiatowych, tylko chodzi tu o przyjmowanie zleceń. I PUK takie zlecenia przyjął od jednostek powiatowych, od Zarządu Dróg Powiatowych, od Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. No, przyjął, zrealizował i wziął za to pieniądze. I tego nie może zrobić po prostu. Okej, okay, to gdybyście państwo mieli wątpliwości, jak to sobie wytłumaczyć i jak uzasadnić, to właśnie otrzymaliście takie uzasadnienie wraz z powołaniem się na konkretne artykuły przepisów prawnych. Ale teraz ciekaw jestem zdania naszego radnego powiatowego, co on sądzi o tej całej sytuacji z odwołaniem, z próbą odwołania radnego Eismonta. W tej sprawie jest kilka wątków. Pierwsza rzecz, która tu pojawiła się też w tej rozmowie, to jest wątek, żeby sprawdzało to CBA. I ja raczej skłaniam się do poglądu, że CBA, no tutaj nie ma nic do roboty. Uzasadnię. Zarówno w wypadku Roberta Mazurka, jak i radnego Jarka Eismonta trzeba jedną rzecz powiedzieć bardzo mocno. Nic nie wskazuje na to, żeby którykolwiek z nich popełnił przestępstwo. Żeby którykolwiek z nich dokonał jakiegoś czynu, którego konsekwencje określone są czy w ustawie karnej, czy w ustawie karno-skarbowej. Na co pozwala prawo? Prawo pozwala Jarosławowi Eismontowi być radnym i jednocześnie być prezesem PUK-u w spółce komunalnej, w spółce miasta Radzyń Mielski, tak? Tak. To odróżniamy. Jedyne, czego zabrania prawo, to tak jak Radek powiedział, przyjmowania zleceń od powiatu. Co miało miejsce? Wszystko wskazuje na to, że miało miejsce. Do tego też chyba nie ma większych wątpliwości. Konsekwencją złamania tego zakazu jest wygaszenie mandatu. Natomiast nie ma tu mowy o żadnych innych sankcjach karnych, nie wiem, grzywnach, aktach oskarżenia, cokolwiek takiego innego. Więc wydaje się, że wołanie tutaj CBA jest strzałem z armaty do wróbla i to strzałem, zdaje się, w zupełnie innym kierunku niż ten pożądany. To chciałbym, żeby bardzo mocno wybrzmiało. Też jestem daleki od jakichś poszukiwań, że ktokolwiek się na tym dorobił. Zarówno w wypadku Roberta, jak i w wypadku Jarka odnoszę wrażenie, że tam żadnych kokosów nie było, ani specjalnych osobistych korzyści. Ja zupełnie Robertowi wierzę, kiedy mówi, że każda złotówka, którą stowarzyszenie dostało, była złotówką, która została obrócona na jakieś szlachetne cele. Jestem skłonny też wierzyć Jarkowi. Nie badałem faktur, za to Jarka kupę czasu znam i wiem, jak podchodzi do publicznych spraw i publicznych pieniędzy. Też sądzę, że tam się wszystko odbyło w zgodzie z regułami porządnego obrotu prawnego. Natomiast to jest zupełnie nieistotne, bo ustawodawca zakazuje nieosiągania zysku, nie robienia podejrzanych interesów, nie robienia lewych interesów. O to żadnego z panów nie pożądam. Ustawodawca zabrania robienia jakichkolwiek interesów z powiatem. Nawet gdyby oni sprzedali je poniżej ceny rynkowej, jakieś worki czy wiadra, o czym tam Radek mówił. Mhm. To dalej łamią ten sam zakaz. Nawet gdyby się okazało, że oni dołożyli do interesu, to ustawodawca dalej zabrania samego prowadzenia interesów.
z powiatem. Co do wypowiedzi mojego kolegi Stanisława Orłowskiego z Rady, człowieka, męża sprawdzonego, tak, człowieka, który przez 70 lat swojej biografii nieraz udowodnił, że jest z dobrej stali zrobiony. Także to nie jest jakiś, nie wiem, gość w jakimkolwiek stopniu podejrzany. Zdaje się, po prostu nie zrozumiał tego, o czym rozmawiamy z tobą. Ja odniosłem takie wrażenie. Nie podejrzewałem go tutaj o złe intencje, tylko o to, że nie zrozumiał, czym leży problem. Bo tak, no, zgodnie z takim ludzkim poczuciem, no jasne, że dajemy najchętniej kontrakty tych, co do których mamy zaufanie. Tak, gdybym miał jakiś duży kontrakt, to też bym sobie który mógłby zrealizować Jarek Eismont, to bym się pewnie czuł, gdyby akurat Jarek go realizował. Natomiast tutaj mamy po prostu zakaz ustawodawcy. Pan Stanisław mówi, że to, co robi Radek, jest szkodliwe, nieracjonalne i tak dalej. To nie doradka pretensji. To są pretensje do zegarka, że pokazuje tą godzinę, która nam się akurat nie podoba, bo jesteśmy na przykład spóźnieni albo jesteśmy za wcześnie. Pretensje do ustawodawcy. To nie Radek napisał tą ustawę. Ta ustawa funkcjonuje przecież w obrocie lat już ze 20 w obecnym kształcie. Ma swoją praktykę stosowania, ma swoją praktykę sądowniczą, a to, że w pewnym momencie zadzwonił tylko budzik w postaci Radka, to już jest zupełnie inna sprawa, ale pretensje są do ustawodawcy. To nie Radek napisał tą ustawę. Możemy dyskutować, może rzeczywiście w pewnych warunkach działalność stowarzyszeń pożytku publicznego wyłączyć z działania tej ustawy, może rzeczywiście spółki komunalne odróżnić od firm prywatnych. Możemy dyskutować, tak, de lege ferenda co do tworzenia prawa. A na razie to prawo jest, jakie jest. To nie jest problem Radka, to jest problem ustawodawcy, jeżeli uznamy, że jakiś problem jest. A skoro jest prawo, to należy go przestrzegać. I wniosek o ustanie mandatu pana Eismonta w tym wypadku był jak najbardziej zasadny, z tym, że warto dodać to, o czym wspomniał również na tej sesji Rady Powiatu radny Sławecki, że to nie jest zarzut przeciwko komuś. Bo zauważyłem, że pan radny Mazurek, pan Orłowski czy jeszcze kilku innych odebrało wniosek Radosława Grudnia jako atak ad persona. Natomiast tutaj chodziło o przestrzeganie prawa, tylko tyle, bezosobowo. Tak, ja powiem jeszcze więcej. Ja w tej chwili w powiecie mam namierzonych dwóch kolejnych radnych, którzy również łamią przepisy, dokładnie te same tej ustawy, i wnioski o ich wygaszenie mandatów będą złożone również. I za chwilę złożę wniosek jeden, a na drugi jeszcze się zastanawiam, bo czekam na decyzję wojewody w sprawie Roberta Mazurka. Przepraszam, trzech radnych już mam namierzonych. Trzech następnych radnych, którzy łamie ten przepis ustawy. Wygląda na to, że budzik będzie dzwonił trochę dłużej. A więc jesteś takim czynnikiem dyscyplinującym radnych, a nie oskarżającym ich o przestępstwa. Arkadiusz, chciałbyś zabrać głos w tej sprawie? To już dużo zostało powiedziane i w zasadzie w tych sprawach dotyczących szczegółu tego, to nie ma nic do dodania. Ja chciałbym spojrzeć na sprawę bardziej ogólnie, jeśli można. I więc po pierwsze na reakcję ludzi związanych, znaczy oskarżonych, może nie oskarżonych, może to mocne słowo, ale ludzi, którym zwrócono uwagę na ich własne nieprawidłowości. Ta reakcja, ja mogłem ją nazwać chyba tylko słowem buta, nie? Czyli tak, co się czepiacie, przecież my nic złego nie zrobiliśmy. I ja się bardzo zacząłem zastanawiać, dlaczego taka reakcja, nie inna. No skoro zrobiłem coś złego, mogłem zrobić to w dobrej wierze. Mogłem się pomylić, mogłem nie znać prawa. Nie każdy musi znać dokładnie całe prawo. Zresztą podejrzewam, że nie ma nikogo w Polsce, kto by znał całe obowiązujące w Polsce prawo. Więc przyznaję się do błędu, rezygnuję z mandatu, za chwilę rezygnuję z prowadzenia tej czy innej działalności, znowu zostaję powołany na radnego, wszystko jest ok. Więc dlaczego taka reakcja, dlaczego się bronimy do końca, dlaczego udajemy, że nic się nie stało, nie wiem. I to przychodzi do głowy tylko takie szersze wytłumaczenie, takie psychologiczne, trochę się psychologią interesuje, bardzo amatorsko. Wyczytałem sobie gdzieś, że są trzy podstawowe potrzeby psychologiczne człowieka. Tak jak są potrzeby fizjologiczne, czyli oddychanie, picie i jedzenie, tak są też trzy podstawowe potrzeby psychologiczne. To jest potrzeba relacji, to trzeba tłumaczyć. Jesteśmy zwierzętami stadnymi, więc musimy mieć kontakt z innymi. Jest potrzeba
stymulacji, czyli nas mózg lubi, kiedy jest stymulowany, kiedy docierają do niego jakieś bodźce, czyli człowiek zamknięty w zupełnej ciszy i ciemności zaczyna fiksować. I jest potrzeba orientacji. I tutaj to jest to, czyli jak wytłumaczyć, co to jest potrzeba orientacji. Musimy mieć w głowie taką spójność między naszymi poglądami, a tym, co się wokół nas dzieje. Jeżeli nie ma tej spójności, to między sobą się sami tak jakby w głowie zaczynamy bić, tak? Co się dzieje, czyli nie zgadza coś, tak? Konflikt wewnętrzny. Ta potrzeba może nas doprowadzić aż do jakichś poważnych depresji albo załamania, jeżeli nie jest zaspokojona w pełni, więc my cały czas dążymy do tego, żeby ją cały czas zaspokajać. Jak? No więc tak sobie nasze przekonania ustawiamy, żeby wszystko grało w głowie w stosunku do tego, co obserwujemy. I teraz taki przykład. Idziemy do sklepu i kasjerka nam wydaje 50 zł za dużo. No i orientujemy się dopiero, kiedy wyszliśmy ze sklepu. Wchodzimy ze sklepu i teraz tak, no jestem człowiekiem uczciwym. Co zrobi człowiek uczciwy? Odda 50 zł, tak? No ale 50 zł jest pokusa. Więc co robi człowiek, który nie chce, żebym się kłóciła? Tak? No, mimo wszystko chce zostać człowiekiem uczciwym. Mhm. Ale równocześnie chce schować 50 zł, no bo piechotą nie chodzi, nie? Fajnie by było je mieć. Więc co? Zaczynam racjonalizować, czyli tak układać swoje przekonania, żeby wszystko grało w głowie. Więc co robię? Po pierwsze, to nie są pieniądze kasjerki, tylko dużego marketu. No ale ten market to nie płaci w Polsce podatków i jeszcze nas rąbie na cenach, tak? Więc tak naprawdę to ja go nie oszukałem tego marketu, nie okradłem, tylko wziąłem co moje, tak? Bo ja tam przepłacam, więc wziąłem sobie 50 zł ekstra premii teraz. No i nagle sobie poukładałem to w głowie. No i mniej więcej teraz to samo widzę w sytuacji tej, która tutaj się dzieje. I to na szczeblach u nas tutaj powiatu i na szczeblu w państwie, tak? Mhm. Bo to samo się dzieje w tej chwili na szczeblu Sejmu i rządu, że robimy coś niezgodnego z prawem, tak? Więc albo powinniśmy się przyznać do błędu i powiedzieć, dobrze, zrobiliśmy coś nie tak i odkręcamy to tak, żeby było jak trzeba, czyli tak w przypadku kasjerki poszlibyśmy, oddalibyśmy te 50 zł i byłoby okej, tak? Mhm. My nie oddajemy 50 zł, tylko kombinujemy, jak to zrobić, żeby nam wszystko w głowie grało. No i panowie kombinują, no wychodzi z tego, co wychodzi, czyli co? No co się czepiacie, przecież my tu swoim dajemy zarobić. No to uzasadnienie jest szalenie prawdopodobne. Dobrze, ale teraz wiecie co, po tym przemówieniu pana Orłowskiego, krótki komentarz ze swojej strony dodał przewodniczący rady pan Robert Mazurek. Chciałbym, żebyście wysłuchali, to jest niecała minutka. Panie radny, zgadzam się z panem jak najbardziej w wielu miejscach, aczkolwiek każdy ma prawo złożyć taki wniosek. Podlegamy kontroli społecznej i na to żeśmy się decydowali. Ja osobiście też uważam, że te zarzuty są absurdalne, ale skoro już takie są, to też wymagałbym od wnioskodawców konsekwencji i chociażby złożenia podobnych wniosków w stosunku do stowarzyszenia prowadzonego przez małżonkę wnioskodawcy LGD Zapiecek i w stosunku do radnego Zbigniewa Smułki, Michała Zająca, jest tam też wójt gminy Ulan Jarosław Koczkoda, jest radna gminy Wochyń, jest również jeszcze w tą kadencję Rady Powiatu radna Anna Szymala. Jakoś nie widzę takich wniosków. Jesteśmy równi wobec prawa. Przestrzegajmy prawa. Powiat Radzyński jest członkiem Zapiecka, płaci tam składkę, czyli stowarzyszenie działa według tej filozofii z wykorzystaniem mienia powiatu i bądźmy konsekwentni w takim razie. No właśnie. Jakbyście panowie ocenili ten komentarz Roberta Mazurka? Pięknie, akurat nie na tej sesji, na poprzedniej, radny Jakubowski słowa pana Mazurka podsumował. Robert zajmuje się mąceniem wody. Ta wypowiedź jest dokładnie mąceniem wody, ponieważ przepis antykorupcyjny w ustawie o samorządzie, tam chodzi o korupcję polityczną, a nie tylko korupcję jakby finansową, mówi o tym, że radny nie może wykorzystywać mienia do działalności gospodarczej. Mhm. I o ile PUK jest działalnością gospodarczą i wykorzystuje mienie powiatu, o ile Stowarzyszenie Podróżnik, przyjmując reklamy na portal Kocham Radzyń Podlaski, prowadzi działalność gospodarczą i przyjmując te reklamy od starosty na mieniu powiatu, o tyle działalności gospodarczej nie prowadzi LGD Zapiecek. I wiele stowarzyszeń w Radzyniu nie prowadzi działalności gospodarczej, po prostu. I tak sam pan Robert powiedział, działa to stowarzyszenie, tak, działa z wykorzystaniem mienia powiatu, czyli załóżmy ma składki od powiatu,
natomiast nie prowadzi działalności gospodarczej. Mnóstwo stowarzyszeń otrzymuje pieniądze, czy to z Urzędu Miasta, czy to ze starostwa, i działa, i nikomu to nie przeszkadza, że one działają. Natomiast co innego, jest specjalny w KRS-ie rozróżnienie na rejestrację stowarzyszeń i na rejestrację podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Również stowarzyszenie może prowadzić działalności gospodarcze. Pan Robert niestety jest bardzo mocno pod kreską w tej całej sprawie i próbuje po prostu tu się wybielić. Wybielić się, atakując wszystkich dookoła. Na zasadzie, jestem w piaskownicy razem z wami, jestem winien, ale wiecie co? Ja was pociągnę za sobą. Jeszcze ty i ty. To jest nieprawda niestety. No, ale pan Robert to wie, ale on to robi celowo. Zbigniewie, w tym komentarzu zostałeś także z nieco, może zaatakowany to wielkie słowo, ale zwrócono na ciebie uwagę. Jako osoby, która też powinna złożyć mandat. To nie jest pierwszy raz, bo poprzednio na jednej z komisji słyszałem, że jestem w podobnej sytuacji jak Robert, bo prowadząc swoją działalność gospodarczą, co nie jest dla nikogo żadną tajemnicą, jeżdżę po drogach powiatowych. Mhm. Tak, więc opary absurdu dosyć gęste, jakby na to nie patrzeć. Ale tutaj chcę rzeczywiście jasno podkreślić, w zarządzie Zapiecka na całej przestrzeni, jak już tam działam lat, pewnie chyba z 10, nie wystawiliśmy żadnej faktury. Nie wykonaliśmy żadnej czynności, która mogłaby przypominać nawet lekko działalność gospodarczą. Tak, nie mamy tego ani w statucie, ale też faktycznie nigdy żadnych takich czynności nie wykonaliśmy, bo myśmy byli tego doskonale świadomi, kiedy na początku poprzedniej kadencji zarządu Zapiecka w skład tego zarządu weszło dwóch wójtów, wójty z Bork, Radek Sałata i Jarek Koczkodaj z Ulada. Myśmy natychmiast się tej sprawie blisko przyjrzeli i cały czas zarząd był świadom, że z racji na to, że mamy w swoim gronie samorządowców, tego nam absolutnie nie wolno i to dla wszystkich było jasne. Natomiast odwinięcie się na zasadzie, że skoro Roberta, no powiemy, sobie ukąsił Radek, to odwijamy w kierunku żony Radka. Przepraszam. To chyba nie tak. Chyba nie tędy i tu już nie rozmawiamy o polityce, nie rozmawiamy o prawie, tylko rozmawiamy o jakichś bardzo podstawowych sprawach w relacjach międzyludzkich, czy na wozie, czy pod wozem, ale jednak pewną klasę trzeba mieć. Czy masz na myśli własną kulturę osobistą, kulturę bycia, kulturę relacji społecznych? No nie wiem, no nie szukam jakiejś tutaj savoir vivre, tak? No ale sytuacja zaczepiania bliskich osób, z którymi jesteśmy w sporze, nawet jeżeli mamy subiektywne poczucie krzywdy, być może Robert rzeczywiście takie ma. Być może jego ocena tej sytuacji jest zupełnie inna niż Radka, czy moja, czy niektórych innych radnych. Ma do tego prawo. Natomiast dalej nie uprawnia go to do zaczepiania bliskich osób, z którymi jesteśmy w sporze. Jak to zakwalifikujemy, czy będziemy to rozpatrywać w kontekście kultury osobistej, czy klasy, czy nie wiem, nie mam potrzeby takiej oceny, ale mam wobec takiej postawy sprzeciw. Okej. Oczywiście bardzo bym chciał, gdyby stosowny wniosek przed Radą stanął. Tak, ja nawet proszony o komentarz podkreśliłem, że o niczym innym nie marzę, niż o tym, żeby taki wniosek stanął, żeby mógł zostać rozpatrzony. Skoro na poważnym gremium takie zarzuty stanęły, to bardzo chętnie stanę i na poważnym gremium o tym wszystkim powiem. Każdy ma prawo do składania dowolnych wniosków, ale coś mi mówi, że ten wniosek jednak nie stanie. Ja też wzywałem pana Roberta na łamach prasy na razie, do tego, żeby po prostu, jeżeli takie dokumenty posiada świadczące o działalności gospodarczej wykonywanej przez LGD Zapiecek, niech natychmiast jest zobowiązany jako przewodniczący gremium, przewodniczący Rady Powiatu, jest wręcz zobowiązany do tego, żeby te dokumenty upublicznić, bo przecież nie może pracować z ludźmi, którym za chwilę będą wygaszone mandaty po prostu. No tak, ciężko jest pracować z zespołem, który może się rozpaść. Ale wydaje mi się, że jednak takie wycieczki w stronę twojej małżonki po to, żeby odwrócić uwagę od własnej osoby, to jest trochę zagranie poniżej pasa. Okej. Panowie, mamy za sobą tą radę, mamy za sobą ten
problem, można byłoby to tak określić. Trwa jeszcze. Znaczy ten problem będzie trwał, tak, bo jeszcze wojewoda teraz musi wypowiedzieć się na ten temat. I skoro mówisz, że są w przygotowaniu kolejne wnioski, więc pan wojewoda prawdopodobnie będzie miał dużo pracy, bo jak rozumiem, nikt na tej radzie nie podejmie ostatecznie decyzji o tym, żeby komuś mandat wygasić, tylko będą te wnioski albo procedowanie będzie ich wydłużane, to znaczy będą składane wnioski o kolejne opinie do kolejnych kancelarii prawnych, albo wręcz wnioski będą o takie wygaszenie mandatu odrzucane i wszystko wyląduje na biurku pana wojewody. Ale tak jak wspomniał pan Sławecki, jest to problem dosyć poważny o tyle, że on rzutuje na przyszłe tego typu relacje w samej Radzie i każdy kolejny starosta będzie miał podobny problem. Dobrze, dziękuję wam dzisiaj za to spotkanie. Nie chcemy przedłużać i zamęczać naszych słuchaczy innymi tematami. Rozmawiamy sobie już ponad pół godzinki, więc myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Bardzo dziękuję za udział w spotkaniu radnemu Zbyszkowi Smułko, Arkadiuszowi Strojkowi oraz panu Radosławowi Grudniowi. Ja na koniec jeszcze mogę apel. Proszę pana Roberta, bo pan Robert na komisji powiedział, że ze swoimi prawnikami zastanawia się nad wytoczeniem procesu zniesławienie, więc niech nie trzyma w niepewności, bo ja naprawdę spać po nocach nie mogę. I to się odbija na moim zdrowiu. Niech złoży ten wniosek już. Naprawdę, możemy wtedy odróżnić mężczyzn w spodniach od facetów przy ciasnych, gimnastycznych spodenkach od chłopców takich. Kto jest kim? Zobaczymy wtedy. Panie Robercie, miej pan serce. Nie zwlekaj pan. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkich i życzę udanego wieczoru. Paweł Kot.